Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zademonstrować aplikację iVideo Merge, czyli aplikację do bardzo prostego, wygodnego, szybkiego łączenia klipów wideo. Dlaczego ta aplikacja? Często dostawałem pytania od osób, które były gdzieś poza domem, nie miały do dyspozycji komputera, a chciały szybko połączyć nagrania, które stworzyli sobie w iPhone'ie. Jak przycinać wideo, to już Wam pokazywałem w kilku nawet wpisach i nagraniach. Może podlinkuję to wszystko w opisie, żeby się nie musieli szukać. I te osoby pytały, jak wygodnie połączyć takie klipy w jeden materiał, który na przykład można później opublikować na Facebooku. I mamy oczywiście aplikacje typu iMovie czy Clip, ale pierwsza z tych aplikacji to Wielki Kombajn. Druga jest pozornie dostępna, ale zrobienie tam czegokolwiek jest dosyć skomplikowane, więc demonstruję dzisiaj aplikację iVideo Merge, która w bardzo fajny, wygodny sposób umożliwia nam łączenie plików wideo. Jakie nagrania, jakie pliki będziemy łączyć? Ja tutaj mam fragment nagrania jednego mojego wcześniejszego vloga. Ja Wam go teraz otworzę. Lady Piotr Witek się kłaniam. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam aplikację, do znalezienia której zachęciła mnie Weronika na jednej z grup facebookowych. Jest to aplikacja o nazwie Text to Speech, jak mówi sama nazwa. Jej zadaniem jest zamienianie tekstu na mowę. Ten krótki fragment ja jeszcze dodatkowo przyciąłem na dwa mniejsze, ale to może nie będę Wam demonstrował. Tylko przełączymy się na aplikację iVideo Merge i Video Merge. Zobaczcie, jaki jest złożony i skomplikowany interfejs. Mamy tutaj aż dwa przyciski. Merge. Jeden Merge, Merge, czyli połącz, złącz. Add video, przycisk. I add video, czyli dodaj wideo. Ja korzystam oczywiście z przycisku add video, czyli dodajemy wideo z rolki naszego aparatu. Oczywiście przy pierwszym uruchomieniu będziecie tutaj poproszeni o udzielenie dostępu do tejże aplikacji, zaznaczone, do rolki. Albumy, zdjęć. Zdjęcia, zdjęcia osoby, zakładam, miejsce, że będziemy przycinać, czy łączyć właściwie ostatnio dodane do rolki, więc one układane są tak jak na Facebooku, od ostatnich, w takiej kolejności ostatnich dodane. Video. Więc zero. Tutaj mam jeden filmik przycięty, video. Tutaj mam 20, drugi przycięty. 13. Każdy z nich video. Ma około 8 sekund. 8 sekund. Masek tutaj 8 filmu. Sekund. Bieżąca pozycja. 0 sekund. Sekund. 8.4. Regulacja. 8.4 sekundy. Przycisk. Możemy sobie odtwarzaj. Tutaj odsłuchać to nagranie, przycisk. Żeby się upewnić, czy o to nam chodzi. No ale ja wiem, że o to chodzi, więc klikam tylko wybierz. Przycisk. Wybierz. I wideo merge. Przycisk. Tutaj. Dorosły. Dżinsy. Trawa. Mamy przycisk, który zawiera kadr z nagrania i zobaczcie, VoiceOver rozpoznaje nam, co znajduje się na tym kadrze. Merge, przycisk, add video, jeszcze przycisk. Dodajmy sobie drugi. Anuluj, przycisk, pliczek, zaznaczone, oczywiście tych plików video, możecie dodawać albumy, więcej. Przycisk, zdjęcia, osoby, wideo, zero. Ten pliczek, video, on też ma około 8 sekund. 8 sekund. Masek odtwarzania tak, filmu, a bieżąca pozycja, 0 sekund, sekund, 8.4, anuluj, odtwarzaj, przycisk. Taki sam. Wybierz. Przycisk. Wybierz. Wybierz przycisk. I wideo mam w tym momencie dwa przyciski. Przycisk. Dorosły, dżinsy, trawa. Przycisk. Dorosły, dżinsy, trawa. No, że jest to ten sam kadr, to mamy taki sam opis VoiceOvera. Przycisk. No i klikam przycisk Merge. Uwaga, done. Mam informację done. Video z HVBN merged. THE final video is saved on THE camera roll. Wideo zostały połączone pliki i umieszczone w rolce naszego aparatu. Okay. Mamy przycisk. Tutaj tylko przycisk OK. Merged. Przycisk. No więc wróćmy się w tym momencie do naszej rolki z aparatu. Zdjęcia. Video. I zobaczmy, jak nagranie nam zdjęcie 613 z 614 z 615. Jeszcze jedno. Zdjęcie 615 z 615. Dobra. No i spróbujmy narzędzi. Odtworzyć zdjęcie, to nagranie. Zobaczmy, zdjęcie, czy odtwór wideo, kolejności się te nagrania tutaj połączyły. Odtwór witajcie, wideo, kochani, wideo. W kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłaniam. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam aplikację Text to Speech, jak mówi sama nazwa. Jej zadaniem jest zamienianie tekstu na mowę.
I teraz jeszcze koniecznie dwa słowa o dwóch rzeczach, o których wspomniałem. To znaczy, jedna rzecz to ta pauza w nagraniu. Tutaj miejcie świadomość, że ja specjalnie tak to zrobiłem, przyciąłem to na komputerze w taki sposób, aby było na końcu i na początku odpowiednie wytłumienie i takie czarne miejsce w nagraniu, po to, aby głównie osoby słabowidzące wiedziały, w którym momencie doszło do połączenia, ale jeśli łączycie takie nagrania wykonywane z waszego iPhone'a, to tam nie ma żadnego takiego efektu przejścia, więc o to możecie być spokojni. A druga rzecz, o której wspomniałem na początku, to znaczy kolejność nagrań. Czasami może się zdarzyć tak, że pliki zostaną dodane w odwrotnej kolejności, właśnie połączone w odwrotnej kolejności niż kolejność, w jakiej dodawaliście pliki. I wtedy wystarczy ponownie przełączyć się na aplikację iVideo Merge, kliknąć przycisk Merge i wtedy pliki zostaną połączone ponownie, tym razem w prawidłowej kolejności. Jak więc widzicie, aplikacja jest stosunkowo prosta. Ma z mojego punktu widzenia jeden minus i to jest dość duży minus, ale od razu wam o tym wspominam. W przypadku nagrań nagrywanych z ręki może dojść do takiej sytuacji, że aplikacja po połączeniu plików obróci wam nagranie o 90 stopni. Czyli jeśli nagrywaliście coś w układzie horyzontalnym, aplikacja może wam to obrócić do układu pionowego i wtedy przed opublikowaniem takiego materiału warto poprosić kogoś, aby rzucił okiem, czy nagranie odtwarzane jest w sposób prawidłowy, czy nie. Jeśli zostało obrócone, to oczywiście w edycji takiego nagrania w rolce aparatu możecie spokojnie obrócić sobie o 90 stopni ten kadr i wtedy wszystko będzie ok i takie nagranie możecie publikować. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że aplikacja wam się przyda, gdy będziecie poza domem. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu tego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby żadne nowości wam nie uciekły. Ja postaram się wszystkie odnośniki do aplikacji, o której dzisiaj mówiłem, umieścić w opisie tego nagrania. A na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.